że od meczu z Monako 15 kwietnia, gdy miażdżąc, mieląc na pył i rozszarpując w drobny mak piłkarzy z księstwa wynikiem 7 do 1, pokazali jak bardzo chcieli odzyskać utracony tytuł. Klepnięty nowy trener na przyszły sezon, do tego pewne mistrzostwo i zbliżające się Mistrzostwa Świata, więc w końcu po co się przemęczać. I z takiego założenia wychodząc, mecze z Sanetiem, Niceą i Anger. Rozegrali w iście spacerowym tempie, zmuszając się do wysiłku jedynie w końcówce meczu z San Etienne, gdzie musieli gonić wynik, a pomocną dłoń w tym zadaniu wyciągnął do paryżan Mafie de Bouchy, wbijając swojaka w 93. minucie spotkania wprost na oczach załamanego Stefana Rufie, który swoją drogą doskonale spisywał się w tamtym spotkaniu. Niestety ani Nicea, ani Angers nie zwietrzyli rozprężenia ugrających wręcz na chodzonego piłkarzach ze stolicy Francji i dali się pokonać samym wynikiem 2-1. do Zawodnicy Amiens notują w ostatnim czasie przyzwoite wyniki. Na 10 meczów wygrali 4, zremisowali również 4 i przegrali jedynie 2 przy bilansie bramkowym 10-8. do Zasadniczo pewni utrzymania będą mogli wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności w starciu z rywalem klasy światowej. W drużynie Amię wątpliwy jest występ Dibasiego, Gakpe, Mendozy oraz Traore. Z kolei w drużynie PSG raczej nadal nie będzie dostępny do Gry Neymar, do tego uraz leczą Benarfa, Lasdiara Diara oraz Marco Verratti. Tak, zapewne Paryżanie będą dominować, a już na pewno będą mieli większe posiadanie piłki. Jest za to spora szansa, że pokonają Amię nawet w żółwim tempie, ale nie będzie to zapewne zwycięstwo tak okazałe jak w meczu z Monako. Na festiwal bramek po stronie PSG byśmy nie liczyli, ale z drugiej strony to nadal PSG, które nawet grając na pół gwizdka może roznieść większość rywali z ligę. Ale jak to mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Nasza propozycja to under 3,5 gola po kursie 1,85. Co prawda 8 maja PSG zagrał finał Pucharu Francji, Lecz problem, że z trzecioligowcem. Trudno mówić o oszczędzaniu się na rywala, który gra dwa szczeble niżej niż piątkowy rywal. Paryskiej ekipie może też brakować motywacji, bo PSG gra tak naprawdę o nic. Gdyby było to jeszcze spotkanie u siebie, można by przynajmniej dać radość swoim kibicom. A tak, po prostu nie zapieramy się, że będzie to nudny mecz, ale wiele wskazuje na to, że faktycznie tak będzie. I tutaj pytanie do was. Macie podobne zdanie czy może jednak zgoła odmienne? Zachęcamy oczywiście do dyskusji w komentarzach. Na stronie zawódtyper.pl znajdziecie również zapowiedź piątkowych meczów PSG Manchester United oraz polskiej kopaniny. Zaglądajcie także w sobotę i niedzielę, bo również przygotujemy trochę tekstu, który mamy nadzieję, pomoże wam w typowaniu meczów. Z kolei w piątek na kanale YouTube zagości weekendowe typowanie z ligi hiszpańskiej. W tym odcinku to byłoby na tyle, dziękuję serdecznie za wysłuchanie, zapraszamy na kolejne materiały na naszym kanale.